Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybyli jacyś ludzie i opowiedzieli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Na to im rzekł: czy myślicie, że ci Galilejczycy, skoro to ich spotkało, byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy? Oświadczam wam, że nie. Ale jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. I czy myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jeruzalem? Oświadczam wam, że nie. Ale jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział taką przypowieść. Miał ktoś figowiec zasadzony w swojej winnicy. Przyszedł, aby poszukać na nim owocu. Jednak nie znalazł. Powiedział więc opiekunowi ogrodu: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowcu owocu i nie znajduję. Wykop go. Po co ma również tę ziemię czynić bezużyteczną? On na to mu rzekł: Panie, zostaw go jeszcze na ten rok, żebym go okopał i dorzucił nawozu. Może potem wyda owoc. Jeśli nie, każesz go wyciąć. Dla mnie ta dzisiejsza Ewangelia jest Ewangelią o Bożym miłosierdziu. O tym, że Bóg nie jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze. Oczywiście to sformułowanie nazywane prawdą wiary, bo to jest trochę powiedziane na wyrost, nie? Nigdzie w żadnych dokumentach dogmatycznych Kościoła nie ma takiego stwierdzenia, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze. To się znajduje tylko w niektórych, konkretnie tylko polskich, niektórych katechizmach, tak zwanych skróconych bardzo. Nie ma tego sformułowania na przykład w katechizmie Kościoła katolickiego, który jest oficjalnym dokumentem Kościoła, całego Kościoła powszechnego. I oczywiście w tym sformułowaniu, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze, jest zawarta ta myśl, że jest sąd ostateczny, że na nasze zbawienie ma wpływ nie tylko Boża łaska, ale również mały wpływ nasze czyny, to po prostu jacy jesteśmy. Pewnie ta tak zwana właśnie prawda wiary, mówiąca, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze, w jakiś sposób nawiązuje może do tej przypowieści, gdzie jest powiedziane, że Bóg oddziela owce od kozłów i owce bierze do siebie i mówi: chodźcie wy, którzy daliście jeść głodnemu, daliście pić spragnionemu, daliście schronienie bezdomnemu, a wy, którzy tego nie zrobiliście, idźcie precz ode mnie. Także oczywiście, że nie jest tak, że nasze czyny nie mają wpływu na nasze zbawienie. Ale powiedzenie, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze, jest jakimś potwornym uproszczeniem. Tak dużym uproszczeniem, że może zaciemniać prawdziwy obraz Boga, zamazywać prawdziwy obraz Boga. Właśnie konkretnie obraz Boga zawarty w tej dzisiejszej Ewangelii, bo jakiego Boga nam Jezus przedstawia w dzisiejszej Ewangelii? Przedstawia nam Boga, który traktuje na równi wszystkich ludzi. To znaczy nie wymierza kary tym, którzy postępują źle, którzy więcej grzeszą. Jak ludzie donieśli Panu Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar,
Czyli prawdopodobnie chodzi o to, że gdzieś w świątyni zostali na polecenie Piłata ci ludzie zamordowani w czasie składania ofiar. Pan Jezus chce przez to powiedzieć, że nie jest prawdą, że to spotkało tych ludzi, bo oni więcej grzeszyli od innych. I tak samo odniósł to do innego wydarzenia, do po prostu pewnej katastrofy budowlanej, że ci, którzy stali się ofiarą tej katastrofy budowlanej, zostali poszkodowani. To byli jacyś właśnie ludzie gorsi, nie? I przez to, dlatego ich to spotkało, dlatego Bóg, nie wiem, jakoś postanowił ich nie chronić. I Pan Jezus temu zadaje kłam. Nie myślcie tymi kategoriami. Nie myślcie tymi kategoriami. Bo tak można się domyślać, że ci, którzy donieśli Panu Jezusowi o tym zabójstwie tych Galilejczyków na polecenie Piłata, że być może oni właśnie jakoś to, mówiąc Panu Jezusowi, przedstawiali w taki sposób, że o właśnie, pewnie ci ludzie na to zasłużyli. No, a Pan Jezus mówi, oni na to nie zasłużyli, również ci, którzy byli ofiarą katastrofy budowlanej, nie zasłużyli na to. Nikt nie zasługuje na karę. Nikt nie zasługuje na to, żeby było mu źle, dlatego że grzeszy. Natomiast Pan Jezus mówi tutaj bardzo ważne zdanie. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. I moim zdaniem te słowa odnoszą się do tego, że grzech sam w sobie niesie śmierć. Że w ogóle śmiercią taką prawdziwą, tą rzeczywistą jest grzech. To jest prawdziwa śmierć. Nie to, że no komuś się przytrafiło coś strasznego i nawet jeśli to była tragiczna śmierć. Jest coś gorszego właśnie. Jest coś gorszego. Tą gorszą rzeczą jest grzech. Dużo więcej krzywdy ludzkiej, śmierci, nawet można powiedzieć wprost, dzieje się z powodu, dużo więcej śmierci jest na tym świecie z powodu naszych grzechów, niż z powodu jakichś przypadkowych wydarzeń, na przykład z powodu jakiejś katastrofy budowlanej. Dużo więcej jest śmierci, cierpienia z powodu grzechu. Więc Pan Jezus nas przestrzega, mówi przede wszystkim nawróćcie się, ale nie po to, żeby was nie spotkało jakieś nieszczęście, bo to nie jest prawda, że jeżeli ktoś na przykład nie pójdzie w niedzielę do kościoła, to już kiedyś o tym mówiłem, nie wiem, czy komentując ten fragment Ewangelii, czy inny, podobny, ale przypomnę, że to przecież wszyscy dobrze wiemy, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś z nas nie pójdzie w niedzielę do kościoła, albo nie wiem, jakoś, no nie wiem, kogoś skrzywdzi w jakiś tam sposób, nie wiem, oszuka o 10 zł na przykład, nie? To Pan Bóg, czy nawet, nie wiem, nawet o 1000 zł, to Pan Bóg zaraz wymierzy mu karę, nie? I na przykład parę dni później wpadnie pod samochód albo, nie wiem, no zachoruje na COVID-19, nie? Nie ma takich rzeczy. Takie rzeczy się nie dzieją. Takie rzeczy się nie dzieją. Nie? Natomiast rzeczywiście grzechy nas niszczą. Grzechy są jak taki trąd, rak, nie wiem, choroba taka, która nas po prostu zżera. I ten grzech można wyeliminować, pokonać tylko i wyłącznie poprzez miłość. Poprzez przyjmowanie Bożej miłości i poprzez dawanie tej miłości, poprzez naśladowanie Pana Jezusa. W ten sposób, a nie na skutek lęku, nie, przed jakąś karą. Nikt się nie, do tej pory nie stał dobrym człowiekiem, przez to, że został jakoś ukarany. Owszem, być może na jakiś czas zaniechał jakiegoś postępowania, tego konkretnie, za które został ukarany, z lęku, nie, przed tym, że znowu zostanie ukarany.
Marshall Rosenberg powiedział takie fajne zdanie, że jeżeli jako rodzic wymierzasz kary swojemu dziecku, to rzeczywiście będziesz miał spokój. Nie? Na pewno będziesz miał z tego pewne korzyści. Ale te korzyści nie będą wynikały z tego, że twoje dziecko stanie się naprawdę dobre, kochające, nie? Czego zapewne pragniesz. Tylko te korzyści będą płynęły z tego, że dziecko zacznie ciebie omijać, bo będzie się ciebie bać. Tak. Jeżeli my będziemy ludzi straszyć Bogiem, jeżeli będziemy mówić, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, jeżeli będziemy mówić, że Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, to spowodujemy, że owszem, być może czasami niektórzy ludzie zrezygnują z jakichś różnych swoich grzechów, które popełniają. Nie będą ich popełniać po prostu, tych grzechów. Ale na pewno nie przybliżą się do Boga. Będą się trzymać od Boga z daleka. A jeśli się będą trzymać od Boga z daleka, to nie dokona się w nich przemiana, która jest potrzebna właśnie do życia wiecznego, do życia w niebie. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.